Kto tutaj jest schowany? Mam. Patrz, kot. Kot. Kot jest schowany? Zostaw go, niech śpi. Dobra. Aha. Dobrze wiedzieć. Witajcie kolejnego dnia. Dzisiaj przyjechaliśmy na Pragę Południe, na Kamionkowską. Tak, świeci słońce, dlatego mam okulary. Na Kamionkowską do żony krawca. Zobaczyć, bo tu podobno są jakieś fajne śniadania. Także idziemy z naszymi przyjaciółmi, z Justyną, Johnem i Matyldą. Darek poszedł zarezerwować miejsce. Ja się dzisiaj tak słabo czuję. Kobiece dni się zbliżają, ale to dobrze. W końcu się wyregulowało wszystko, więc nie będę narzekać. Dzięki Jodze mnie przynajmniej nie boli, po prostu tak się czuję, wiecie, taka jakby mnie ktoś tak z rana. Taka jestem klepnięta, ale jest okej, jest okej. Idziemy się spotkać. Wzięłam, słuchajcie, zabawki, żeby dziewczynki się nie nudziły. Wzięłam tutaj lekarza Pepe oraz trochę coś do gotowania, żeby się nie nudziły dziewczyny, żeby się pobawiły, bo nie wiem, czy tam w środku są zabawki, nie mam pojęcia. Weszłam wczoraj na listę, na bloga, gdzie była lista najlepszych miejsc śniadaniowych w Warszawie, nowych. I właśnie to było jedno z tych miejsc, więc idziemy sprawdzić. Patrz tego. A słuchaj, a Matylda jest lekarzem, tak? Ale mamy wyżarkę. O, wow. I po śniadaniu już lecimy teraz dalej. Bawić się. Tak, bardzo polecam, ale strasznie nie podobała mi się desorganizacja zamówień. W sensie, że za duży Saigon z tymi zamówieniami. Może przez to, że jest weekend i jest dużo ludzi, dlatego dobre jedzenie było, fajne. Fajnie, teraz jedziemy z łobuzami gdzieś pobawić się w jakieś miejsce dla dzieci. Autko było ostatnio czyste, a już jest znowu brudne. Dobra. Chowam się do auta, bo zimno jest strasznie. Idziemy teraz do Muzeum Warszawskiej Pragi. Dziś ostatni dzień jest wystawa sensoryczna. Podobno jakiś totalny hit dla dzieci, więc dlatego tam też jedziemy. Jedziemy z Justyną, z Johnem, z Matyldą. Może dla nas będzie atrakcja. Rzadko jesteśmy na Pradze, ale lubię odkrywać nowe miejsca w Warszawie. Artystycznie się zrobiło, tak, wiesz? Co mówisz? Mam wrażenie, że to się zrobiło tak artystycznie. Tak, to jest totalnie hipstersko i artystycznie na Pradze, także... Także jedziemy, czekamy teraz na nich, żeby jakiś razem pojechać. Kota, no właśnie widzę tego kota, siedzi tam. I patrzę na ptaki. Tam u ciebie jest więcej. No wow, a tu jest co? Coś tu jest. Matylda, też robisz? A, nie chcesz więcej? Moi drodzy, mały przerywnik reklamowy z nowościami z naszego sklepu, bo dawno nic nie nagrywaliśmy, nie pokazywaliśmy wam nowości i teraz wam pokażę, co tu jest fajnego. Jest mnóstwo naszyjników. Jeżeli nie śledzicie naszego Instagrama sklepu, to śledźcie go uważnie, bo ostatnio była promocja 2+1, o której nigdzie nie mówiliśmy, tylko na Instagramie. I co my tu mamy? Mamy smoka, który jest nowością. Ten krzyżyk, on już był dostępny na stronie i te dwa naszyjniki, które są tak tutaj przeplatane przez obręcz, one są podobne do naszyjników piórek, to są akurat liście, jak się ładnie mienią. I następny to jest nieskończoność z pszczołą, ona jest tylko w złocie. I tu kolejne słońce, zobaczcie jak się świeci. Lubię, jak tak się świeci ładnie. Piękny, ten jest przepiękny. Ten mi się najbardziej podoba. Nie wiem, dlaczego ten się nie cieszy taką popularnością. Zawsze chodzicie w naszyjnikach srebrnych, czy złotych, pozłacanych, czy mieszacie też dwa kolory, bo miałem taki plan, żeby wymyślić też złoto ze srebrem, ale też chyba jeden taki naszyjnik był i no jakby nie cieszył się taką dużą popularnością jak inne. I tu mamy miecz. Ten jest taki już groźny. Dobrze, że nie jest ostry. To by było, jakby był ostry. I to jest kilka z naszych nowości. Żeby zobaczyć resztę, wpadajcie oczywiście na stronę. Skoro oglądacie tego vloga, to może zrobimy małą promkę. Minus 15% na 15% off.
na wszystkie nowości, na wszystko, co jest na stronie. Zapraszam. Przyszłam zjeść sobie moje kanapki i zrobić herbatę. Dzisiaj Sunrise Energy z Mojo. Słuchajcie, uwielbiam tę herbatę. I uwielbiam to. To coś, słuchajcie, to jest z... To sitko jest z kompletu z kubkiem, natomiast ja używam w każdym innym kubku, tu mam akurat taką dużą szklankę i uwielbiam te herbaty, naprawdę, piję je codziennie. Także jakbym dla was jakieś kody, to wam dam znać, natomiast super są, bo pasują właśnie do wszystkich szklanek i przez tą gumę się dopasowują. Taki mały gadżet. Słuchajcie, mam do was pytanie, czy ktoś z was kiedykolwiek gotował to, czyli tapiokę? Tak się wczoraj wkurzyłam, słuchajcie, dwa garnki polepione. Cała noc namaczania w mleku kokosowym. Tylko wzięłam to takie mleko z puszki, może dlatego. Widziałam ostatnio u Vanessy w Beauty Vitrix, że to robiła. Vanessa, odezwij się, jak ty to robiłaś. Jestem wściekła. Pewnie robiłaś to w zwykłym takim mleku w kartonie, a ja to zrobiłam w mleku z puszki i to wszystko tak się, wiecie, zlepiło. Później zalałam to wodą, zaczęłam to gotować. Zrobiła się taka breja, przypalił mi się garnek. Darek jest wkurzony, także jak wiecie, jak robić tapiokę do bubble tea, odezwijcie się, dajcie znać. Dobra, ja teraz uciekam do mojego pokoju i będę robić mierzymy. Mimo, że to nie jest najlepszy czas w miesiącu na to, to wkurzają mnie, słuchajcie, wkurza mnie ten karton, że on leży. Więc trudno, no, po prostu będę wyglądać bardziej na filmie. Trudno się mówi, nie przejmuję się tym. Po prostu chcę to nagrać. Darek poszedł spać z młodą po wczorajszej imprezce. Widzę, że już go wzięło, wiecie, zmęczenie. Więc dobra, niech sobie idzie, niech odpoczywa. Natomiast ja nie wiem, co będziemy robić dzisiaj, bo oddajemy ją na noc i byliśmy początkowo ze znajomymi poumawiani, każdy osobno. Mieliśmy mieć randkę, ale Darek się umówił z kolegą, więc ja mówię, dobra, to ja też się umawiam i wychodzę. Ale słuchajcie, nie wiem, jak to będzie, teraz się wszyscy dzisiaj źle czują. Pozatruwali się ktoś tam do lekarza, więc niewykluczone, że zostaniemy we dwójkę. Zobaczymy, jak jego kac będzie, wiecie, jak będzie po prostu się czuł. Niewykluczone, że zostaniemy we dwójkę i po prostu albo sobie gdzieś pójdziemy, albo zostaniemy. Zobaczymy. Okej, okay, idę nagrywać. O, można umyć teraz, gdzieś zachodzę i czuję wiatr po prostu. Trzeba by się jakaś opaska jeszcze na te włosy. Włączę sobie. A! I żel, mogłam wcześniej żel nałożyć. Kolejny dzień, kolejne śniadanie. Ja nie wiem, dlaczego wam tego nie nagrałam, jak to robię. Nie wiem dlaczego. Dopiero teraz dostrzegłam kamerę koło mnie. Kurczę, powiem wam, że ciężko z tym miksem z Lidla, bo jest ostry, więc mi to tak średnio pasuje, ale chciałam użyć migdałów. Jeżeli chodzi o ten bowl, to zmiksowałam, na dwie porcje zrobiłam z jednego, więc dwa banany, jogurt naturalny, nie, to jest za ostre, jogurt naturalny jeden, chia, olej lniany, co tam jeszcze dodałam, dwie takie garstki szpinaku świeżego, i dwa daktyle. Daktyle takie też kupiłam w Lidlu. Dwa daktyle po prostu trzeba je wypestkować. Zmiksowałam to na wysokich obrotach. I na to kładę malinę. Na to chia jeszcze. I chciałam jeszcze właśnie jakieś orzechy. Ale widzę, że tutaj mam jakieś braki. Kurczę. Szkoda. Orzechy jutro. W ogóle muszę przyjechać jutro do Lidla po zapasy. Dobra, dodam rodzynki. Orzechów i... orzechów, warzyw, owoców i tak dalej. My jesteśmy, kochani, po imprezie, po drinkach. Wczoraj młodej nie ma w domu, została u dziadków, więc super się udało. Ja idę zaraz nagrywać film, ale postanowiłam dzisiaj, że będziemy jeść bardziej zdrowo, bo wczoraj było totalnie niezdrowo. Byliśmy na kilku drinkach, wprawdzie owocowych i z prawdziwymi owocami. Byliśmy w tym Cocktail Bar Max. Później jeszcze na jedzeniu coś tam jedliśmy. A później jeszcze pod koniec poszłam z Darkiem na takie... do burgerowni, na takie onion rings i mozzarella sticks, bo że dawno takiego czegoś nie jadłam, więc absolutnie dzisiaj tylko zdrowe jedzenie. Idziemy wręczyć śniadanie. Darek, zobacz, co mam dla ciebie. Wykonawca jestem, no. Przestań robić ten test, no on zaczął robić ten test osobowości. I w kółko robi. Ale ładne! Masz tu coś słodkiego, żebyś... O, wow! Podoba ci się? Fajne, no. Super. Smacznego. Dziękuję. Bo my wróciliśmy z eventu. Sorry, że tak się nagrywam po ciemku, ale już idę zmywać ten makijaż, już zjadłam rzęsy. Byliśmy jeszcze z Karoliną i z Adamem na jedzeniu jeszcze. I padamy, po prostu padamy.
Także dzisiaj był dzień eventów. Jutro jeszcze jadę do biura, bo muszę po pierwsze zawieźć biżuterię, bo została dostarczona najpierw do mnie, więc założę, żeby została rozesłana do Was, a po drugie muszę podpisać dzienniki. Ja nie wiem, jak to jeszcze jest, że nadal kupujecie dzienniki, już mamy luty, końcówkę lutego, a Wy nadal dzienniki kupujecie, bo są w tak niskiej cenie, że nic na nich nie zarabiamy, po prostu już się ich wyzbywamy. Ale tak czy siak bardzo się cieszę, także dzisiaj było wesoło. Dzisiaj też ten film z długimi pazurami i mega ciepło go przejęliście. Wszyscy się uśmiali, więc bardzo się cieszę, że Wam poprawiłam humor. Jak nie widzieliście, to zostawię Wam link na dole. Okej, ja idę się kąpać i do jutra. Cześć!